Nowe formy wsparcia przedsiębiorców to temat dzisiejszej konferencji z udziałem Jerzego Kwiecińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju a zarazem pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw funduszy europejskich i rozwoju regionalnego. W opinii prezesa Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, poza utrzymaniem 70 ulgi podatkowej, do najistotniejszych ułatwień należą mniejsze wymagania w tej części kraju w stosunku do przyszłych przedsiębiorców, jeżeli o, chodzi o spełnienie kryteriów i ilościowych, i jakościowych, i rzeczywiście możliwość wsparcia realna mikro, małych przedsiębiorstw. Zdaniem Leszka Deca to bardzo istotne zmiany, które mogą w znaczny sposób przełożyć się na wzrost ilości inwestycji na terenie naszego regionu. Prezes suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej w dniu poprzedzającym konferencję zapowiedział, że podczas konferencji spodziewa się również rozstrzygnięcia przyszłości specjalnych stref ekonomicznych. Leszek Deca liczył na to, że. Te zezwolenia będą wydawane na okres 10-15 lat, nie ma terminu końcowego jakby dotyczącego nowych decyzji o wsparciu, czyli bezterminowe. Drugim ważnym elementem konferencji była kwestia innowacyjności, kluczowego elementu strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.